Jednak lepiej mi jest bez okularów przynajmniej czytać. Cieszę się bardzo, że ta tematyka zostanie przedstawiona, gdyż miejsce, w którym przebywamy, jest naznaczone obecnością księdza Stanisława Szulmińskiego. Można powiedzieć, że w sumie tylko 4 lata tutaj mieszkał. Był to rok nowicjatu i potem 3 lata jako profesor seminarium, jako profesor studium teologicznego, profesor seminarium, ale w sumie przebywał tutaj, można powiedzieć, bo przyjeżdżał na rekolekcje, przyjeżdżał okazjonalnie tutaj od praktycznie 1928 do 1939 roku. Pierwsze spotkanie sługi Bożego księdza Stanisława Szulmińskiego, kapłana diecezji łódzkiej z Pallotynami, miało miejsce we wrześniu, październiku 1927 roku. Wtedy w Poznaniu odbywał się pod patronatem kardynała Augusta Chlonda Międzynarodowy Akademicki Kongres Misyjny, którego zorganizowanie zaangażowany był właśnie ksiądz Wojciech Turowski, superior polskiej regii. To jest tylko kilka miesięcy od momentu, kiedy Pallotyni przybyli do Ołtarzewa, bo to jest ten sam rok, marzec 1927 roku, a wspomniana konferencja odbywała się pomiędzy 28 września a 2 października tegoż samego roku 1927. W rozmowie z księdzem Turowskim Szulmiński zwierzył mu się ze swej idei, którą chciał zrealizować w życiu, mianowicie podjąć pracę nad pojednaniem kościołów łacińskiego i prawosławnego. Ksiądz Turowski zapewnił go, że idea pojednania kościołów obecna jest w życiu świętego Wincentego Pallotiego, który też zabiegał, aby jak najprędzej nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Stwierdził też, że stowarzyszenie nie wyklucza takiej pracy na rzecz pojednania z prawosławiem. Otrzymał wtedy zapewnienie, że po nowicjacie i złożeniu wiecznej profesji stowarzyszenie zgodzi się na jego wyjazd za wschodnią granicę, jeśli nastąpią ku temu odpowiednie warunki. Ksiądz superior zaprosił wtedy księdza Szulmińskiego, aby przyjechał i zobaczył dom i nowicjat palotyński w Ołtarzewie. Na kartach kroniki domu ołtarzewskiego, bo taką analizę przeprowadziłem, odnotowano, że 15 maja 1928 przybył ksiądz Stanisław Szulmiński do Ołtarzewa w towarzystwie księdza Wojciecha Turowskiego, superiora, i księdza Alfonsa Męcikowskiego, radcy prowincjalnego. Pozostał tu przez 3 dni, przyglądając się bliżej życiu księży, braci i nowicjuszy. Zaraz też poprosił swego ordynariusza o zgodę na przejście do stowarzyszenia. Biskup łódzki Adolf Szelążek po początkowym sprzeciwie wyraził w końcu zgodę. Ksiądz Stanisław Szulmiński mieszkał w domu palotyńskim w Ołtarzewie w latach 1928, 29 i 1937-1939. Pierwszy okres pobytu w Ołtarzewie to czas nowicjatu. Drugi to czas pracy w seminarium duchownym jako profesor kilku przedmiotów i ojciec duchowny. Poza tym okresem przebywał do Ołtarzewa w latach 1929-37 jako ojciec duchowny, spowiednik lub wykładowca seminarium.
Poniżej, ja w swoim artykule również dałem aneks, gdzie można się zapoznać z tymi wypisami odnośnie do pobytu księdza Stanisława Szulmińskiego w Ołtarzewie. Oczywiście są to tylko te wydarzenia, które odnotowała kronika. Zapewne, podejrzewam, tego pobytu byłoby wiele więcej, czy informacji o tym pobycie byłoby o wiele więcej, no ale ograniczamy się jedynie do faktów zapisanych. I tak pod 6 sierpnia 1928 kronika Domu Ołtarzewskiego zaznacza, że ksiądz Stanisław Szulmiński wstąpił w Ołtarzewie do pobożnego stowarzyszenia misyjnego. Magistrem nowicjatu kleryków w Ołtarzewie był wówczas ksiądz Bernard Pawłowski, późniejszy misjonarz w Afryce. Tam też 15 sierpnia 1928 przyjął sutannę stowarzyszenia z rąk księdza superiora. Po rocznym nowicjacie ksiądz Szulmiński przebywał od 1 września 1929 do 18 lipca 1930 w Wadowicach na Kopcu jako nauczyciel religii i ojciec duchowny. Katalogi nazywają go spirytuałem, tak się wtedy ojciec duchowny nazywał, w Collegium Marianum. Jako ojciec duchowny prowadził też indywidualne kierownictwo duchowe, które wysoko oceniali jego wychowankowie. 15 sierpnia 1930 złożył tutaj w Ołtarzewie pierwszą profesję w stowarzyszeniu na ręce księdza Turowskiego. Z czasu nowicjatu pochodzi świadectwo księdza Franciszka Bogdana, który razem z księdzem Szulmińskim odbywał nowicjat w Ołtarzewie. Cytuję. Mieliśmy rozpoczynać nowicjat właśnie w Ołtarzewie, tuż po ukończeniu gimnazjum, będąc przeciętnie w 18 roku życia. Zapowiedziano nam, że będziemy mieć wśród siebie nowicjusza, księdza diecezjalnego, wschodniaka, podobno naukowca. Zastanawialiśmy się, jak ułoży się współżycie z tym o 15 lat starszym od nas kandydatem naszej zwartej grupy zielonych jeszcze gołowąsów. Zjawił się wreszcie w diecezjalnej rewerendzie, dość wysoki, jakby pochylony nieco brunet. Zjawił się, patrząc na każdego nas z prostotą, bezpośredniością i szczerością, jako starszy brat, i takim pozostał przez rok nowicjacki. Był jednym z nas, tylko dojrzalszym i lepszym od ogółu. Budowaliśmy się, widząc, jak wzorowo spełnia swe nowicjackie zajęcia, tym tylko różniąc się od nas młokosów, że sprawował funkcje kapłańskie, że z prawdziwym skupieniem odprawiał codzień mszę świętą. W tej zasadniczej postawie nie zmienił się i w Sucharach, gdzie od 1932 przez 3 lata był naszym profesorem, pozornie nieporadnym, z trudnością dobierającym słowa, nie bardzo utrzymującym ton przy śpiewie, ale znany już w prowincji, traktowany jako wschodniak przez część starszych współbraci z pewną dozą wyższości, a czasem nawet i kpiny, ale w seminarium otaczany przez nas szacunkiem i poważaniem jak mało kto inny. Koniec cytatu. W swoim dzienniczku duchowym ksiądz Stanisław Szulmiński zapisywał przeżycia duchowe, jakie w czasie roku nowicjackiego przyswajał sobie z duchowości palotyńskiej, co świadczy o poważnym zainteresowaniu duchowością świętego Wincentego Palotiego. Ponadto wiele zapisów dotyczy wcielania w życie praktyki rad ewangelicznych. Wspomniany wyżej współnowicjusz tak określił wygląd, charakter
i osobowość księdza Stanisława Szulmińskiego. Pochylony nieco, z bujnym zarostem, robiącym z daleka wrażenie przedstawiciela rasy żydowskiej, zwłaszcza w długim stroju księżowskim i osobliwym czarnym kapeluszem. Fakt, że dzieciarnia, póki go nie zidentyfikowała, przedrzeźniała go jako rabina czy kogoś w tym rodzaju. Wiadomo, że w okolicach Warszawy widok Izraelity nie był czymś wyjątkowym. Najczęściej poważny, choć bez sztywności, spoglądał na obecnych z jakąś dziwną życzliwością i szczerością. Nawet wtedy, gdy był przedmiotem kpin czy kontestacji, stwarzał w ten sposób atmosferę pokoju. Nie obdarzył go Bóg łatwością słowa, dobierając je dla bardziej precyzyjnego wyrażania myśli, zatrzymywał się często, wypełniając te krótkie momenty nieartykułowanym dźwiękiem. Ta zewnętrzna raczej sylwetka kryła w sobie głębsze warstwy jego psychiki i jego ducha, które zewnętrznemu obserwatorowi ujawniały się tylko częściowo. Było w nim zakorzenione usposobienie melancholii, uważane w psychologii za usposobienie ujemne, będące u niego źródłem oporów i zachowań. Musiało to być coś rodzinnego, bo i brat Stanisława Jerzy wykazywał podobną cechę flegmy i powolności, mogącą doprowadzić rozmówcę do zniecierpliwienia. Koniec cytatu. Drugi okres pobytu księdza Szulmińskiego w Ołtarzewie to lata 1937-39. Aż do wybuchu wojny polsko-niemieckiej pełnił w studium teologicznym seminarium duchownego w Ołtarzewie obowiązki profesora teologii moralnej, orientalnej, czyli później nazywanej porównawczej, prowadzonej zresztą na jego wniosek. Pasterskiej pedagogiki wraz z katechetyką i homiletyki. Był też odpowiedzialny za praktykę katechetyczną i kaznodziejską kleryków. Ponadto był także cenionym spowiednikiem, ojcem duchownym z wyboru dla wielu alumnów i kierownikiem duchowym. Poza prowadzeniem wykładów i praktyk duszpasterskich dla alumnów, ksiądz Szulmiński, będąc w Ołtarzewie, prowadził dni skupienia dla członków domu ołtarzewskiego, dla braci i postulantów głosił dla księży w ramach comiesięcznych konferencji De Re Morali et Liturgica, prowadził rekolekcje dla braci, kleryków przed święceniami, spowiadał braci i postulantów, sam był uczestnikiem rekolekcji kapłańskich w Ołtarzewie, przynajmniej w trzech miejscach zapisano, czyli w ciągu trzech lat uczestniczył, prawdopodobnie i w innych też, ale z tych trzech lat są świadectwa jego obecności. Ksiądz Józef Klotz, także współnowicjusz, tak pisze o księdzu Stanisławie. Ksiądz Szulmiński jawi się w mojej świadomości jako człowiek bardzo uduchowiony. Nie interesowały go sprawy materialne, doczesne. Żył jedną wielką ideą, jednym wielkim pragnieniem udania się do Rosji. Do uduchowienia prowadziła wytrwała praca nad sobą, nad zdobyciem kapłańskiej świętości, umartwienia, które podejmował, aby panował nad ciałem. O tych umartwieniach mówią zapisy jego dzienniczka. Żył życiem wewnętrznym. O jego umartwieniu świadczą podejmowane pod kontrolą lekarską miesięczne głodówki. Nie znamy wszystkich motywacji, którymi kierował się ksiądz Szulmiński w podejmowaniu tak wielkiego umartwienia. Może usiłował przeciwdziałać skłonności naturalnej do otyłości, ale działały tu na pewno głębsze motywy natury moralnej, religijnej czy nadprzyrodzonej.
Podziwialiśmy jego skupienie, pokorę, prostotę, choć zarazem pozostawał człowiekiem pełnym naturalności i zwyczajności. Wiedzieliśmy, że był człowiekiem wielkiej wiary, głębokiej modlitwy. Patrząc na jego brewiarz, rozumieliśmy, że był używany we wszystkich okolicznościach życia. Ksiądz Szulmiński był człowiekiem pełnym miłości i dobroci. Był zawsze człowiekiem zapracowanym. Koniec tego wspomnienia. Głosił też misje ludowe. Jest świadectwo o tym, że był w Grodzisku, w parafii Grodzisk w Białostockiem. Głosił rekolekcje parafialne tutaj w Bożencinie, w Laskach, Sannikach nad Bugiem, w Ołtarzewie dla młodzieży żeńskiej, starszej, rekolekcje dla chrystusowców w Potulicach, kazania pasyjne w kaplicy parkowej w Ołtarzewie. Był spowiednikiem nadzwyczajnym dla benedyktynek samarytanek w Żbikowie. Spowiadał w okolicznych kościołach parafialnych w Żbikowie, Laskach. Odprawiał msze lub głosił kazania odpustowe. Jest świadectwo między innymi z Łaźniewa. Brał udział w zjeździe misjologicznym, kursie katechetycznym. Wygłaszał referaty na zebraniach kół zelatorów. Ksiądz Szulmiński przede wszystkim myślał i szukał ciągle sposobów, by zrealizować swoją ideę pojednania katolików z prawosławiem. Tym się interesował i wielokrotnie jako pallotyn ponawiał prośby o umożliwienie mu pracy na wschodzie, o pozwolenie na tajne przejście granicy polsko-sowieckiej. Popierał go w tych staraniach sam kardynał August Chlont, u którego był kilka razy na audiencji. Planował przedostać się tam od strony Mongolii, Afganistanu czy Persji. Byli tam Polacy przecież, na których pomoc bardzo liczył. Zdawał sobie sprawę, że taka wyprawa może zakończyć się śmiercią. Dlatego pisał w 1937 do generała Karola Hoffmana: wiem, że każdy przystępujący do tej pracy winien być gotowy na śmierć. Ale to nie jest nieszczęściem oddać życie za Chrystusa i Jego Kościół. Stolica Apostolska i władze stowarzyszenia, biorąc pod uwagę aktualną sytuację Kościoła na wschodnich terenach, kazały mu dalej zająć się ideą misyjną na miejscu i czekać, aż zaistnieją warunki odpowiednie do wyjazdu. Zgodnie z tym rozwinął ksiądz Szulmiński działalność na rzecz pojednania kościołów w kraju. Czynił to poprzez rozmowy, zjazdy, organizacje, dyskusje, katechezy, wykłady. Skupiał wokół tej idei alumnów, gromadził dla nich literaturę, przybliżał kulturę wschodu, a także zapoznawał ich z liturgią prawosławną. Niektórzy pisali prace na te tematy i wygłaszali referaty. Wiemy, że takich referatów wygłoszono w samym 1938 roku 13. W tym celu wyjeżdżali też klerycy na Kresy Wschodnie. Założył nawet kółko orientalistyczne, którego celem było pogłębienie znajomości problematyki unijnej. Do nich należeli między innymi ksiądz Witold Hadziewicz, Stanisław Czapla, którzy przygotowywali się do bezpośredniej pracy wśród prawosławnych i w tym celu mieli przejść na obrządek wschodni. Co roku kółko urządzało w seminarium Akademię w dzień świętego Jozafata Koncewicza, na którą składały się referaty o tematyce ekumenicznej, śpiewy liturgiczne kościołów wschodnich i poezja. Sam Szulmiński w 1937 zainteresował się Łemkami, ludnością w części unicką, w części prawosławną. Spędził wśród nich kilka tygodni, badając możliwości pozyskania prawosławnych dla kościoła. Napisał na ten temat obszerną rozprawę i tę kwestię włączył do swych wykładów teologii porównawczej, a bazując na palotyńskiej inicjatywie epifanijnej,
opublikował wspomniany tutaj przez mojego poprzednika artykuł pod tytułem Epifania jako święto pojednania kościelnego, Oriens VI, numer z 1938 roku. Ksiądz Szulmiński zamierzał utworzyć dystrykt palotyński w obrządku wschodnim na Kresach Polski. W tym celu zorganizował na zjeździe w niedalekich od Ołtarzewa Laskach koło Warszawy ruch pod nazwą Apostolat Pojednania zrzeszający osoby duchowne, świeckie z całej Polski. W 1939 ten ruch liczył ponad 100 członków z różnych diecezji, nawet z obrządku wschodniego. Sam został jego prezesem. Apostolat został formalnie zatwierdzony przez Radę Prowincji 3 lutego 1938 i włączony do zjednoczenia, a jego centrala mieściła się w Ołtarzewie. Ksiądz Wiktor Bartkowiak opublikował nawet statut apostolatu pojednania, założenia i te publikacje mamy wydrukowane w naszych palotyńskich czasopismach. Zjazdy i spotkania organizacyjne odbywały się głównie w Laskach, a także w Ołtarzewie. W apostolacie potworzyły się różne zespoły omawiające sprawy apostolstwa, życia wewnętrznego. Niektóre pracowały bardzo gorliwie, na przykład warszawski zespół w pierwszej połowie 1939 odbył 15 spotkań. Praca na rzecz pojednania obejmowała m.in. udzielanie pomocy dla reemigrantów, nawiązywanie kontaktów z Rosjanami w Polsce. To było bardzo duże środowisko rosyjskie po 1920 roku, szczególnie ci, którzy pozostali po tej wojnie polsko-sowieckiej, oni tutaj byli bardzo liczni. Na prowadzenie misji i rekolekcji, budzenie i formowanie powołań wśród młodzieży z terenów wschodnich. W 1939 ukazało się czasopismo tego ruchu o nazwie Pojednanie. Ukazał się tylko niestety jeden numer. Głównym redaktorem był ksiądz Stanisław Szulmiński. Mając na uwadze przyszły apostolat wśród prawosławia, zaczął studiować język rosyjski, historię, kulturę rosyjską, teologię, liturgię wschodnią, a także geografię, geologię, etnologię, ziołoznawstwo, przyrodoznawstwo, utrzymując kontakt z wybitnymi lekarzami różnych metod leczenia. Zakładał, że jako lekarz nawiąże kontakt z wszystkimi warstwami społecznymi. Wspomina słusznie jeden z naszych księży, że ze strony współbraci często go nie doceniano. Najwięcej chyba doznawał cierpienia i upokorzeń, co trwało przez długie lata na drodze realizacji swej idei życia, to jest apostolstwa na wschodzie. I tu na zakończenie cytat ze wspomnienia księdza Franciszka Bogdana. Doznawał wielu upokorzeń, gdyż wydawało się, że i przełożeni nie traktują dość poważnie jego zamierzeń, uznając je za przedwczesne. Mimo to nie załamuje się, lecz walczy z przeszkodami i z samym sobą, to jest ze swymi resentymentami. Notuje w postanowieniach z 1933, że chce ofiarować Bogu wierność w ustawach i regulaminie domowym i zachować to jedno postanowienie z heroiczną wiernością. A na pewno Bóg da, że stosunki ze współbraćmi zupełnie się wyrównają. Koniec tego cytatu. W końcu sierpnia 1939 ksiądz Stanisław Szulmiński był w Ołtarzewie ostatni raz.
Brał udział w rekolekcjach kapłańskich, które głosił ksiądz Wojciech Turowski. I to był ostatni jego pobyt tutaj w seminarium ołtarzewskim. Dziękuję bardzo.